Pomorska Telewizja Narodowa, kontradmirał Morski Drużyny Strzeleckich Słowom Ziębiński. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości... Może jaka to jest miejscowość? Jaka? Żary. I co tutaj, panie strażak, się to dzieje? To jest tak, pełnimy wartę honorową w kościele świętego Mikołaja w Żdarach. Dzisiaj? Dzisiaj. Jesteśmy najmłodszą jednostką na terenie gminy Nowe Miasto. O. Obchodziliśmy niedawno 50-lecie istnienia. 50-lecie? Młodych, to pan już ma 50 lat? Ja już mam 70. A, to pana, trochę więcej. Ale wśród nas jest dużo młodzieży. Młodzieży jest, no widać, młodzież jest tutaj. O, tu stoi młodzież też. Witajcie. Młodzieży. A może pan młody, najmłodszy chyba jest, tak? Z tych tutaj. Ja jeszcze są młodsi. Jeszcze są młodsi? Są młodsi. A pan w jakim wieku? 29. A to młody jeszcze chłop. No. I co tutaj się dzieje? Pożarów dużo macie? To trzeba powiedzieć, w tym roku? Że jest w tym roku na razie odpukać bezpiecznie. O, zagrożenie pożarowe lasów jest duże. A jest bardzo duże. A macie lasy? Aho, gdzie ich nie ma. Wszędzie są. Wszędzie są, ale jakoś... No, jakoś się nie palą i całe szczęście. Całe szczęście. No to szczęść Boże, idziemy do kościoła zobaczyć waszą wartę honorową. No, kto mówił? Piotr. Prezes OSP Jankowice, Piotr Sarnycki. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Ochotnicza Straż Pożarna. A dużo wozów macie bojowych? To znaczy, u nas to jest, my jesteśmy jednostką... Ochotnicza, ja wiem. Tak. Ale macie, u nas ochotnicze straże mają w Gdańsku też wozy. Tak, no to zależy jakie jednostki. I łodzie. Jak jesteśmy jednostką młodą, także mamy tylko jeden wóz. Ten? Tylko ten. No, ale zdążacie na czas. Tak. Rozumiem. Jankowice wóz. Idziemy dalej. Tutaj, prawda, idziemy do kościoła. Ładny kościółek jest. Tutaj pięknie przystrzyżone drzewka, krzewy. Idziemy zobaczyć do kościoła, do grobu pańskiego. W Żdziarach, miejscowość Żdziary. Piękny kościółek, jak widać. Zobaczymy, co tu się dzieje. Tutaj jest pomnik Jana Pawła II. No tam jest kapliczka piękna i woda święcona do można sobie ponalewać. Ksiądz już tam, proboszcz, idzie, a my idziemy do kościoła. Poświęciliśmy właśnie jajka przed chwilą. Zdążyliśmy. I tu jest grób. No, jak widzimy, wszystkie już święconki chyba poświęcone. Ja byłem, że tak powiem, ostatni. Tutaj poświęciłem, bo z Gdańska jechałem kawał drogi, żeby tu poświęcić swój koszyczek wigilijny. I tak to wygląda. No, ale teraz pojedziemy. Tutaj jest, mamy jakiś sad. Proszę bardzo, drzewa są widoczne. Poprzycinane ładnie. No to jest ciepło, bo to już jest
niedaleko Rawy Mazowieckiej, Dziary. I tutaj jest jeszcze miasto, nowe miasto nad Pilicą. Tu też o widzę, sad jest taki mały i to pięknie to wygląda. No, szczególnie te przycięte drzewka na okrągło. Siostry Nazaretanki z Dziary 74. Proszę bardzo. Także to tak wygląda. Chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że święta Wielkiej Nocy tutaj będę na wsi. No jak widać, pogoda piękna. Na pewno za chwilę zajdziemy tam do innej wioski jeszcze. No tam na pewno też nakręcę jakiś dla Was specjalny reportaż z mojego wyjazdu na święta Wielkiej Nocy. Zdrowych, wesołych świąt wszystkim życzę i pozdrawiam Pomorska Telewizja Narodowa i kontradmirał Morskiej Drużyny Strzeleckiej Sławomir Ziemiński ze Zdziar koło Rawy Mazowieckiej. Dziękuję.